Dzień dobry, wieczór, z tej strony ponownie Starki i cóż, no, widzimy się w grze Brotato. I tak, dzisiaj na prośbę w sumie dwóch osób, więc rekordowej ilości, gramy rycerzem pod miecze. I tak, zanim zaczniemy grać, zauważcie, jakie piękne są tutaj działania rycerza. Brak broni dystansowej, nie najlepsza. Dwa obrażenia walki w ręce, każdy pancerz, 5 pancerzy na start, super. Możemy wyposażyć wyłącznie broń o klasie 2 lub wyższej. Ktoś pomyśli, że to jest niby niedobre. Ale tak naprawdę jest to świetne, bo nie dostajemy nigdy broni jakości szarej. Więc, no, po prostu dostajemy świetne bronie, zawsze dobrej jakości. I teraz tak, modyfikacje zbierania są zmniejszone o 80%. Fatalne, bo nie będziemy mogli mieć zbierania i prędkość ataku jest połowę. Więc będziemy mieli nadal w miarę wolne ataki. Ale tak, jeśli chodzi o samą rozgrywkę, nie powinna ona być szczególnie trudna. Jeszcze, ponieważ nasz cel jest najprostszy na świecie, zbieranie pancerza. I tak, lepiej wziąć właśnie bronie, które będą się fajnie skalować od ataku lub będą mieć dodatkowe fajne benefity od pancerza. Więc dlatego też będziemy inwestować na pewno w miecze i na pewno też w inne rzeczy. I teraz tak, zbieranie wezmę raz, mimo tego, że tutaj nadal zero i że dostajemy bardzo mało, warto zainwestować, by mieć chociaż ten jeden punkt i będzie ten punkt, to potem sam to już kiedyś rozwinie. Tak, kolczasta tarcza, jak widzicie, inwestujemy, rozwija się od pancerza, więc biorę. Max życie i regeneracja biorę, zdecydowanie. Tutaj blokujemy teraz małego kona i okulary i idziemy na drugą fazę. I tak, tarcze fajnie mieć, bo są naprawdę no, świetne od pancerza. Ale i tak wolałbym inwestować bardziej w bronie, które będą zwiększać sobie damage'a wraz z zbieraniem pancerza, niż skalują się bezpośrednio od pancerza. Dlatego, że tarczka, jakkolwiek świetna, tak, no nie będzie miała aż takich świetnych wyników jak, no, przykładowy miecz, który to dostaje od obrażeń walki wręcz i tak dalej, więc, no, będzie coraz lepiej. Z każdym punktem pancerza jest teraz tak, krzywy usta jestem skłonny wziąć, w tym przypadku regeneracja, bo jest niebieskiej jakości, blokujemy miecza, bo niestety nic nie stać, tak, gekon i lecimy. Ale tak, nadal, mając jeden już miecz ulepszonej jakości, no i tarczkę. Przy czym tarczka to taki po prostu dodatek miły. Powinniśmy być w stanie wytrzymać kilka fal, więc nie będzie aż tak tragicznie. Może przez dłuższą chwilę. Choć i tak nie ukrywam, czym prędzej chciałbym zyskać więcej broni. Przy czym nie muszą to być bezpośrednio miecze, ale po prostu z kategorii średniowiecznej bądź ostrze byłoby najlepiej. A w ogóle najlepiej to gdyby było średniowieczne ostrze, czyli więcej mieczy. Teraz tak, co my tu mamy? No regeneracja nic lepszego nie ma. Tutaj oczywiście pancerz, bo pancerz dostajemy więcej. Tak więc też, no, ten teges, no. Miecz. Losujmy, zobaczyć co jest. Okej, kolejny miecz i jest lanca. Jakkolwiek lancy może bezpośrednio nie lubię. Jako broń jakoś szczególnie tutaj. Tak, jest średniowieczna, więc pewnie i tak wezmę nawet jeśli na chwilę. I to, no, jak widzicie, pięknie to działa. 40 obrażeń. Na mieczu 23 na tarczy. Pokazuję tylko to, co mówiłem od początku, że miecze są potężniejsze w damage'ach od tarczy. Ale sama tarcza też nie jest niczym tragicznym. Dlatego też, póki nie zdobędziemy czegoś na jej zastępstwo, oczywiście będę targał ze sobą. Tak. Miejmy nadzieję tylko, że uda się zdobyć mnóstwo pancerza. Bo prawda jest taka, że jeśli nie będzie pancerza, to nie przeżyjemy tego. A jeśli będzie, to nawet nie musimy się niczym innym przejmować. Tak, w tej sytuacji max HP. Przecież miecz ma priorytetę, tylko lansa, okulary nadal czekają, obala, robala obcych i małpy, blokujemy. A, jest okej, okay. Jest okej. Okay. Bo jak widzicie, obrażenia rosną coraz bardziej, nawet już tarcza bije więcej, bo bije 25 zamiast 23. Więc jest pięknie, po prostu. Wszystko działa, wszystko jest dobrze, fala piąta, co oznacza, że po tej... która będzie następna, będzie mieć falę pierwszą z jajkami obcych, czy kokonami obcych. Dalej nie wiem, czy to są jajka, czy kokony. Tak czy inaczej, po prostu będą te takie właśnie ala kokony, jaja, czy jakieś inne wylęgarnie, z których, jeśli ich nie ubijemy, wyrosną to tacy duzi kośmici. Nie będzie to żadna tragedia oczywiście, ale nadal lepiej nie. I tak, 5% na krytyka zawsze się przyda, chociaż tyle. Nie będę jakoś w krytyki może szczególnie inwestował, ale no, warto mieć. I teraz tak, weźmiemy to, tarcza i nawóz. Wiem, że on zmniejszy mi obrażenia, ale chcę, jak mówiłem, mieć chociaż ten plus jeden do... No, do tych, jak to się nazywało.
do zbierania, żeby to ono się nawet mimo wielkich kart powoli generowało. Więc tak, nawóz na pewno wykupimy, jedno obrażenie nas nie zbawi aż tak. A to, że może w końcu przebijemy się przez pierwszy punkt zbierania, przez co będziemy mogli powoli je rozwijać, no to już może bardzo pomóc. A jeśli nie będzie to tak działało, jak ja myślę, to zmarnowałem po prostu punkt damage'a i na przyszłość będę wiedział, żeby rycerzem w ogóle w to nie inwestować. Ale hej, jeśli spróbuję, to się nie dowiem. Więc tak. Po prostu trzeba. Trzeba spróbować chociaż raz. A póki co... Fala szósta. Czyli następna jest siódma. A, nawet nie będę musiał kupić. Wiemy tak. Teraz ta, tutaj 5% obrażeń. Z tego możemy zrezygnować. Biorę to. I tarczę, póki nie mam czegoś lepszego. Oczywiście, że to biorę. Też. I idziemy. I dobra, fala siódma. Jedna lanca. Trzy miecze, dwie tarcze. Nie wygląda to najlepiej, ale też nie wygląda najgorzej. Głównie dlatego, że no po prostu mamy 6 broni, dlatego nie wygląda to najgorzej. Nie wygląda najlepiej, dlatego że mamy dwie tarcze i lance. A jak mówiłem, tarcze same w sobie są fajne, ale nie skalają się tak dobrze jak miecze. Natomiast lanca jest tutaj tylko dlatego, żeby zapełnić nam zestaw broni, bo jak najprędzej z chęcią bym ją wymienił na coś lepszego. Ale no, nie będę narzekał też, bo sama w sobie nie jest złą bronią. Po prostu nie jest taką, którą ja preferuję. Chociaż nie ukrywam, jest jedna postać chyba, na której ona byłaby nawet dobra. Nie wiem, czy lanca nie jest mocniejsza, jeśli szybciej poruszamy, jeśli tak? Bo nie sprawdzam tego. To jest dosłownie jeden typ jajka, który się na tym opiera. Czemu? Jajka, no wiadomo. Tak, 35% prędkości, więc tak, definitywnie. Definitywnie jest jeden, dla którego ona byłoby świetna. I teraz tak. Łączymy tarczę w fioletową tarczę, bierzemy to. Weźmiemy zmniejszenie obrażeń, ale w zamian lepsze regeneracje. I idziemy. Gorzej tylko, że nadal nie znalazłem kolejnego punktu pancerza. A bardzo na niego liczę. Bo nadal, jak mówiłem, uważam, że pancerz to jest jedyne, co można uratować tutaj przed zlamieniem totalnym. O nie, pies mi się uruchomił. Ratujcie. Gorzej być nie może po prostu niż to, że pies mi się uruchamia podczas odcinka. Przecież się okaże, żeby to musiał robić cięcie, żeby go uspokajać. A robienie cięcia na uspokojenie psa to jest najgorsze, co może być, bo najczęściej po tym zapominam, co chciałem powiedzieć, co się działo i tak dalej, i potem lamię. Chociaż nie ukrywam, tutaj tak bardziej widać w Elden Ringu niż w Brotato czy w Talented, czy innych grach takich. No i to ja lamię na co dzień, tak. No ale tak, naprawdę nie ma co marudzić, nie ma co opowiadać o tym za dużo, co narzekać. Bo pies jak pies, zawsze musi sobie krzyczeć. Są momenty, kiedy trzeba do niego pójść, czy nim zająć trochę. Chociaż nie ukrywam, to trochę mogło dziwnie zabrzmieć. Ale tak. O, 3 pancerza. Teraz mam 13. Nie dostaliśmy bonus. Proszę bardzo, miałem 10 wcześniej, to są 13. Jakby się nie odpowiedział, dasz bonus. Tak, wziąć rękawica, losujemy. Kolejne wzmocnienie tarczy. To mogę wziąć, bo czemu nie? Żywe usta zablokuję, mogą się przydać. Tutaj blokuję. O, miecz. Dobra. Po tej rundzie w takim wypadku łączymy tarczę w czerwoną tarczę i kupimy 4. miecz. Jeśli ktoś zastanawia, czy mi połączy miecz w fioletowy miecz, to powiedz jeszcze tak, że no, dosłownie potrzebuję jak najwięcej mieczy, bo one są najlepszym źródłem obrażeń dla nas na ten moment, bo są i średniowieczne, i są ostrzami, więc skalują się podwójnie. Dają podwójne bonusy, a nie tylko pojedyncze jak w przypadku tarczy czy lancy. To jest jedna rzecz. A druga, nawet na niebieskiej formie, jak to tak mogę nazwać, czy na poziomie drugim, miecze są wystarczająco mocne, żeby eliminować większość wrogów, więc lepiej mieć więcej rzeczy, które mogą eliminować wroga, niż mieć jedną mocniejszą, która tak będzie eliminować wroga tak samo, jak eliminowała wcześniej, bo jest to wystarczające nadal. Więc tak, dlatego lepiej po prostu zredukować ilość tarcz. Nawet jeśli stracę na tym jeden pancerz, czy tam coś, co się zobaczy, bo ten... To nie powinno być jakiejś olbrzymiej tragedii z tego. Chociaż oczywiście nie chciałbym tracić pancerza tak za bardzo, bo to na tym się opiera cała strategia gry rycerzem. Ale tak. O, kolejne pancerze. No i nie dostałem bonusu do pancerza. A dobra, może jestem głupi, może się okazuje, że rycerz nie dostaje więcej pancerza, tylko po prostu skaluje się od pancerza. No tak, nie dostaję więcej. Co ja jestem taki głupi, że myślałem, że dostaję. Okej. I ciekawa rzecz. O, to jest jeszcze obuch. Ciekawe.
A w ogóle ciekawa rzecz, bo wydawało się, że tarcze mogą nakładać same jeszcze sobie jakiś pancerz, a jednak nie. Więc tak stracę punkty, bo straciłem obuch. Dlaczego nagle mam 13 zamiast tego? 13 zamiast 15. Powinienem mieć 14. Tak, czy macie dziwna sprawa? Kupmy więc wszystko, co tutaj mamy. Przelosujmy i... kij bojowy. Prymitywny i średniowieczny. Zablokuję, bo kije bojowe mogą się też przydać. Ale na razie za wcześnie to już mogę brać. Blokujemy wszystko i lecimy. Teraz lepszym wyposażeniem. I tak. Jeśli chodzi o sam kij bojowy, tak mówię, on jest prymitywny i jest średniowieczny, więc zawsze jakiś bonus daje. No i skali się od poziomu naszego tutaj bohatera. Z czasem będzie sam się ulepszał przez siebie, nawet jeśli pancerze albo obrażeń wręcz będzie zbierał. To też daje plusy. No ale, to też jest ważne, to ale właśnie. Nie jest to idealna rzecz nadal, bo nie ma ostrza w sobie. A my gram pod średniowiecze plus ostrza, nie tylko pod średniowiecze. Chociaż oczywiście mógłbym przymknąć oko na to i stwierdzić, dobra, niech już będzie ostrza, mamy ile mamy i mogę brać inne rzeczy. Bo tak też się stanie z czasem, ale... Na razie, póki jeszcze nie jest aż takie ewidentnie widoczne, że trzeba brać tego kija, co to nie będę go brał. Ale będzie czekał sobie spokojnie w sklepie. Przy czym podkreślam, jeśli pojawi się drugi kij, sprzedaję lancę i biorę zamiast tego kij fioletowej kości. A nie, to się totalnie przyda. Tutaj przelosujmy, bo nie ma nic sensownego. Szara jakoś, przelosujmy jeszcze raz i... No, to dobrze przelosowuję, ale dobra, pancerz. To bierzemy, tutaj przesuwujemy. O, nie. Nie. Może być. Definitywnie to, definitywnie to. Kolejna tarcza. Nie, tarczy potrzebuję. Tarczy już nie potrzebuję. Mam jedną czerwoną i to mi wystarczy. Dobra, fala 11. Na tej fali może być elita, albo może być horda. Ale sądzę po ilości wrogów i nie trafiło się ani jedno, ani drugie. To jest... dobrą wieścią, w szczególności, że jak zwykle ignoruję to, żeby sprawdzać, kiedy to będzie i jak to będzie. Przez co mogę dostać nieprzyjemną niespodziankę, od której zginę. Całe szczęście gra zdecydowała się być na tyle łaskawa, że... No, 11 falę jeszcze przeżyjemy. Natomiast nie wiadomo, jak będzie z dalszymi, rzecz jasna. Albo rzecz ciemna, jak kto woli, jak kto preferuje. Ja preferuję jednak rzecz jasną, bo rzecz jasną łatwiej zobaczyć niż rzecz ciemną. Ale jak mówię, to jest kwestia preferencji osobistych. Wiem, że niektórzy z was mogą mieć naprawdę mroczną duszę, niczym pewna wieśniaczka z gry planszowej, którą utworzył bardzo dobry mi znajomy. I tak, dla tych, którzy nie wiedzą, o jakich grze mówimy, to jest to gra... O, nie pamiętam, Zew Przygody. Tak, chciałem zobaczyć pudełko. Akurat mam na regale obok. I tak, są fajne tutaj poziomy, ale nie są to dobre rzeczy, więc przelosujmy. Dobra, wezmę szary 5%. A tutaj bym powiedział, że wezmę szczęścia. I tak, flaga definitywnie, hełm definitywnie, przelosowanie. Zablokujmy wszystko, bo wszystkie te rzeczy... Czy ja właśnie wydałem na przelosowanie, kiedy wszystko jest zablokowane? Jota ze mnie. Okej, okay. Teraz zobaczyłem, że mamy elitę na tej fali. Też takiego elitę, z którym nie do końca umiem walczyć później, bo na razie to jest wszystko jeszcze ułożone, fajne. Ale ze względu na nasz duży pancerz i... Nie najlepszą, ale też nie najgorszą regenerację i trochę procent tam wyssania życia, którą mamy. Nie mam zamiaru od niego uciekać, bo czuję, że jesteśmy w stanie jakimś w tym go unicestwić, więc tak. Będziemy krążyć wokół niego tak bardziej i okej, okay, już mniej więcej widzę, jak kucharz działa, jeśli chodzi o te elity, więc na przyszłość już z kucharzami może będę sobie radził. O tak, tutaj definitywnie dzięki temu, że mam pancerz, to nie musiałem się aż tak obawiać, więc mogę spokojnie obserwować każdy jakby krok kucharza i jakiego ataki wyglądają. Rzadko mam taką okazję. No i będę też ukrywał, rzadko kiedy grałem rycerzem, żeby móc się nie pobawić, zobaczyć, jak to będzie działało i tak dalej, więc... Tak. Na pewno jest to świetna informacja dla mnie. Już teraz widzę, że tak, faktycznie rycerzem grając, jestem w stanie sobie spokojnie... No wiele rzeczy obserwować na spokojnie, jak też mówiłem, i teraz tak... 5 regeneracji, świetna rzecz. 20 obrażeń, świetna. 8% i trochę prędkości. Żadna po prostu kara. Dobra, bierzemy to, bierzemy to. Barykady wezmę, ale teraz będę musiał poszukać znowu w zamian trochę prędkości ruchu, bo jesteśmy bardzo powolni.
A mimo wszystko nie jestem pewien, czy pancerz nasz jest wystarczający, żeby przetrzymać każdą możliwą inwazję przeciwników, dlatego też, no, prędkość ruchu się definitywnie przyda. No plus minusowa prędkość ruchu powoduje minusowe obrażenia od lancy, więc tym bardziej. Nie mogę na to pozwolić, niestety. Ale hej, nawet jeśli będzie lanca mnie biła, to przynajmniej mamy 4 miecze, które biją bardzo dużo już teraz. Dzięki temu, że trafił się mamut. To jest jedna rzecz, a druga, no dzięki temu, że mamy też nie najgorszy pancerz. To też jest taka fajna sprawa w sumie, że dzięki temu, że pod pancerza się skaluje nasza każda broń, która walczy wręcz i skali się od walki wręcz, nie muszę kupować tak naprawdę walki wręcz, bo kupując pancerz, kupuję i pancerz, i walkę wręcz w jednym, tak jakby. Więc na pewno, jeśli chodzi o łatwość postaci i takie moje przemyślenia, uważam, że rycerz jest jednym z przyjemniejszych i łatwiejszych. Bo każda postać, która w sumie upraszcza mechaniki albo powoduje, że budując coś na przetrwanie, dostajemy gratis jeszcze coś, co pozwala nam przeżyć lepiej, jest fajne. I tak, zapewne zauważyliście, że wziąłem coś, co można nazwać trochę kupim, przez to, że mamy małe procenty do tego, że zbieranie mam bardzo niskie, a to dotrzyma wyobrażenia. A prawda jest taka, że zdecydowałem się, że tak będzie najlepiej i przy okazji weźmiemy patyka, męczyć się z tą lancą trochę. No nie jestem w humorze na to, mimo tego, że mamy dobrą prędkość teraz i okej. Wykupowaliśmy dużo rzeczy, regenerację mam nadzieję, że wystarczająco. Tak, mimo tego, żeby dotrzymał to jedno obrażenie jakiś czas, to i tak się leczę tyle szybko, że nie będzie to problemem. Ciągle będę siedział na 60 punktach życia. Jeśli kogoś naprawdę zastanawia, czemu to brałem, to naprawdę, ale naprawdę chciałem to wziąć, bo nawet najmniejsze zbieranie, które mamy, jest dla mnie nieocenioną pomocą, przez to jak często jest tak, że właśnie brakuje tam powiedzmy jednego czy dwóch punktów, żeby móc kupić coś rundę wcześniej. I w sumie nie sprawdziłem, kiedy jest kolejna elita, ale mogę powiedzieć, że właśnie kojarzę, że następną rzeczą też będzie elita, bo tak jak patrzyłem na to, kiedy się pojawia elita, pierwsza co zauważyłem, że drugie też jest elitka, ostatnie chyba za to będą hordy, więc ostatnie może być może nawet bardziej niebezpieczne niż te elity, bo tak naprawdę dużo małych ataków jest niebezpieczniejsze, jeśli ma się dobrą redukcję, niż mało dużych ataków. Więc może zrozumieliście moją logikę i to, co chciałem przekazać, może nie. Niż z tym i proszę. A nie, tak, no 3 elity i to okej. Okay. Teraz i te 2 fale. Czyli teraz na 17, okej. Okay. Ten po prostu robi dużo cięć w różnych kierunkach. Więc też nie ma tragedii z nim. Na razie przynajmniej. Bo podkreślam, nie znam ich patternów na wszystkich fazach jakby. Bo to oni z czasem... Pamiętam, że mutują, zmieniając swoje sposoby atakowania i sposób poruszania się i tak dalej. Okej, czyli teraz on robi szarże z cięciami. Niedobrze. Mogę zginąć tutaj zaraz. Dałoby się trochę drzew albo... O, wieżyczki lecznicze, tak. Muszę mniej więcej w pobliżu wieżyczek leczniczych pozostać. Wtedy jest jeszcze nadzieja, że nie zginę całkiem. Okej. Dużo pocisków lata. Ale na szczęście wieżyczki lecznicze, to drzewko i trochę pancerza, które mam tutaj razem przyczynił się do tego, że przeżyłem. I tak, nie ubijemy go, ale widzę, że jego drugim jakby stadium to jest takie właśnie szarżowanie do nas z cięciami. Okej, w tym przypadku wezmę prędkość, bo nadal jest dobra. Trochę inżynierii, jest najważniejszy ten pancerz jak najbardziej, nawet jeśli kosztem życia. Definitywnie ogród, definitywnie to blokujemy, przelesujemy, żeby zobaczyć co dalej. Okej, kieszonkowa fabryka też definitywnie tak. Świetnie. Świetnie po prostu, pięknie. W szczególności, że no. Podobnie inżynier nie zaszkodzi, patrząc na to, ile mamy wieżyczek, a nawet na pewno pomoże. Sam ogród też jest świetną rzeczą, bo będzie wypluwał na środku te teraz... W sensie w tej rundzie na środku, bo tam ogólnie to może być w różnych miejscach. Ale tak, będzie wypluwał owoce, które w krytycznym momencie mogę podnieść, zeżyć i będę miał regenerowane życie. Chociaż nie wiem, czy też nie mam zmniejszonej regeneracji za owocki, bo chyba brałem coś, co mogło zmniejszyć to leczenie. Jeśli tak, no to tylko szkoda, ale... Właśnie, ale... Nawet jeśli to tragedii nie ma. Bo to ile mam pancerza, chociaż na mój gust za mało, nadal. Może i tak być wystarczająco, żeby przeżyć nawet pomimo zmniejszonego leczenia z owocków. No i oczywiście nie można zapominać też o leczących wyżyczkach, regeneracji, o wampiryzmie, czy wystanie życia.
Jak zwał, tak zwał. O tym wszystkim. Teraz tak, regeneracja, oczywiście. Ostrze rębacza trójki. Kuszące, ale nie. Muszę go odpuścić. Tamto weźmiemy, to weźmiemy. I idziemy na falę 17, czyli kolejną elitę. Tym razem... A, zapomniałem, że to jest... Tak, to nasz jest taki, który będzie jaja sadził na początku, potem nie wiem, co dalej będzie robił. Ale tak... On na początku właśnie swojej pierwszej fazy sadzi... A, dobra, teraz powolniej chodzi i strzela pociskami po prostu. Ale dobra, najważniejsze jest to, że wiem, że jak zmienia fazę, to przestaje sadzić jajka. Więc błędem z mojej strony było to, że nigdy go nie tłukł na tyle, żeby przyspieszyć zmianę fazy, bo ogólnie... Dla tych, którzy nie wiedzą, wrogowie zmieniają fazy w momencie, w którym albo upłynie ileś tam czasu, kiedy właśnie jest... od kiedy on się pojawił, albo kiedy punkt życia spadł do któregoś punktu i to zawsze jest insynuowane psem mutacja. No i patrzcie, mamy kolejną fazę tego gościa, dosyć wredną. Proszę, 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 przetrzymaj, przetrzymaj. Dziękuję. Nie ubijemy go niestety, ale przetrzymaliśmy. W ogóle muszę pamiętać o tym, że mam 5 pancerza więcej, jak stoję w miejscu. Warto pamiętać. I oczywiście biorę tak. Tutaj to się oczywiście przyda. To się oczywiście przyda. Nie będę zmniejszał swojego zasięgu jednak. I okej. Jest dobrze. Idziemy na falę 18. Jak mogą być takimi opem, że wziąłem tego, jakby... Robaka, który blokuje pierwsze obrażenia, kiedy mam to, że co sekundę dostaję jeden punkt. To totalnie głupie. No drogą, to co powoduje dostawanie punktu obrażeń co sekundę? Jest świetne, jak się gracie masochistą. Tak nie żartuję. Masochista jako postać. Ja także za otrzymanie obrażeń dostaję po prostu bonus do obrażeń procentowych. Początkowo zacząłem z wielkim minusem do procentów obrażeń. A tak zastosowanie jednego punktu co sekundę powoduje, że nawet nie musicie dać się gryźć wrogom. Bo po prostu dostajecie od razu, więc tak. To jest najlepszy przedmiot dla niego. Dosłownie, polecam każdemu. I dla tych, którzy też jeszcze nie mają tarczy ogólnie mówiąc, to właśnie chyba za przejściem masochistą dostaje się tarcza, więc taka też wielka ciekawostka. Wow, fajny efekt i fajna sprawa. No. Dobra, postójmy tu przez chwilę. Nadzieję na to, że nie umrę. Dobra, nie umarłem. Nie umarłem. Oczywiście, że to. Resztę nie potrzebuję z tych. To wezmę. Zablokuję raczej, bo nie mogę wziąć. Jeśli nie zbierania w zamian trochę obrażeń, czemu nie. I lecimy. Na przedostatnią falę. Oczywiście teraz wszystko, co uzbieram, wszystkie fundusze idą od razu na przerolowanie i wykupywanie wszystkiego, co może pomóc. Czyli na jak najwięcej pancerza, jak najwięcej życia. I regeneracji ewentualnie. Bo to są jedyne rzeczy, których teraz potrzebuję. Życie, regeneracja, pancerz. No ewentualnie nie pogardzę też inżynierią. Ale innych rzeczy nie potrzebuję. Nie rób mi tego, gro. Proszę, proszę. Dobra, wieżyczka lecznicza. Wieżyczka lecznicza, tak. Muszę się trzymać w pobliżu wieżyczek leczniczych, inaczej zginę. Trzeba zawsze musieć tak to kończyć. No cóż. Przegrana. A szkoda, było blisko. Moja głupota jak zwykle mnie zabiła. To, że wziąłem jedno obrażenie na sekundę. No i to, że ogólnie jakoś po prostu byłem zbyt mało ostrożny. Ale patrz, no wyniki tak nie najgorsze w ogóle. 37 pancerza. Kiedy ja tyle tego nagromadziłem? Nawet nie zauważyłem nawet. No tak czy inaczej, pierwsze podejście się nie udało, pora spróbować drugi raz. Jeśli się z drugim razem uda, to będzie fajnie, jeśli nie, no to i tak dostaniecie taki odcinek. Przez to, jak dobrze poszło na pierwszym podejściu, wydaje mi się, że i tak jest to warte pokazania. Mimo tego, że no niestety nadal porażka. Ale dobra, nie będę tu gadał więcej o porażkach i takich nieprzyjemnych rzeczach, skupmy się na przyjemnych, czyli na tym, jak to nam idzie. Pancerz, nawet nie ma wątpliwości, okej, okay, key. Dwie rzeczy mogę wziąć. Rębacza też będę mógł wziąć i zobaczymy ostatnie. Niepotrzebnie przylosowałem, bo deska tylko. Po co mi tak nie powinno się przylosowywać, jak jest jedno wolne miejsce. Przylosowanie ma jeszcze jakiś sens, może przy dwóch, ale jak jest mniej niż dwa, to już na pewno nie. Największy oczywiście ma na czterech albo na trzech. Na czterech to oczywiście największy ze wszystkich możliwych. Na trzech trochę mniejszy, ale też okej. Okay. A bardzo zresztą to ja gadam takie oczywiste głupoty. Po prostu skupmy się na tym, żeby tutaj to wszystko ugrać.
I okej. Czy jest coś dobrego regeneracja? Okej. Okay. Rębacze na życie też wezmę. A dla tych, którzy nie wiedzą, ostrza mają fajny efekt nawet. Dlatego granie pod same miecze byłoby chyba najlepszą opcją, ale na razie nie ma jak. Wtedy zbierał miecze, kije i rębacze, tak w najlepszej totalnie konfiguracji. Najlepiej jakie mogę mieć, oczywiście same miecze. Gdybym miał maksa w średniowiecznych i maksa w ostrze. Ale jeśli się nie uda, to rębacze i kije też są jak najbardziej mile widziane. Tarcze też, chociaż trochę mniej, bo one się składają tylko od pancerza, dlatego trochę mniej, ale jak najbardziej też mogę. Lance zdecydowanie najmniej z tego wszystkiego. O, nie ma niczego dobrego szczególnie, więc powiedzmy, że nie chcę przelosować. Na razie weźmiemy prędkość ataku. Dostaniemy co prawda tylko połowę efektu, ale nadal. Okej, kolejny key. I weźmy to na razie. Jedno przelosowanie. Standard dobry, bo 5% prędkości ataku, zawsze coś. 20 zasięgu świetne, no to, że stracimy wyssanie życia, nie najlepsze, ale zawsze możemy jeszcze odbudować, a zasięg plus prędkość ataku to może być naprawdę dobra. Jak zazwyczaj lubię grać na mały zasięg, tak teraz wydaje mi się, że większy zasięg, mimo tego, że trochę wydłuży czas, który będzie poświęcony na pojedyncze uderzenie kijem czy mieczem, no może być naprawdę nieocenionym wsparciem przez to, jak dużo wrogów może się pojawić na fali piątej, no na niebezpieczeństwie piątym. A nie mając broni dystansowych, to po prostu będą tak działać, jak to było ostatnio na fali tej, na falach tych późniejszych z nas. Po prostu otoczą do przesady i nie będę w stanie eliminować wszystkiego wystarczająco, bo miałem za mały zasięg. Dlatego mimo wszystko uważam, że sztandar jest dobrym wyborem. Okej, okay, max apeki. Sztandar. Zęba zablokuję, bo później można kupić. Jedno przelosowanie, tak. Tak. Przy czym... A, tracenie... Nie, nie. Dziwnej księgi nie wezmę, bo nie mam zamiaru za bardzo inwestować w obrażenia od żywiołów. Co to może źle podziałać na inżynierię ewentualną. Jak zapewne zauważyliście, jestem fanem brania wieżyczek, nieważne jak gram, czym gram, jaka jest moja strategia, więc... No definitywnie to nie jest mądra opcja. Czy potem miałbym mieć wieżyczki, które nic nie biją, prawie, po prostu totalnie nic. Czy to jest dosłownie jeden punkt obrażeń. A nie tak jak bazowo biją tam, nie wiem, ile, kilka punktów. Ale dobra. Że słoniątko działa, bo to jakiś czas jest ten efekt jakby otrzymywania obrażeń na wrogach z dala ode mnie, więc jest świetnie. Okej, okay, udało się ubić tego z prezencikiem, więc jeszcze lepiej. Poziom 7 na fali 5 to jest jeszcze lepsza wiadomość i tutaj szansa na unik, ale za to będziemy lepiej się leczyć. Definitywnie tak. Tutaj 4 obrażenia w walce wręcz, bo zawsze dobry bonus. 3 do regeneracji. To jak najbardziej wezmę. Tak, lanca. Mówię, nie lubię ich, ale wezmę na razie. Najważniejsze jest to, żeby mieć broń, a potem dopiero będę mógł wybrzydzać do tego, jaką broń chcę mieć. Jak będzie ku temu okazja. Jak widać na razie, to naprawdę nie wygląda najlepiej. Mam rębacza, który jest fatalny jako broń, ale ma za to dobry bonus dosyć. Mam kije, które są świetne, ale nie są ostrzami. Mam jeden miecz, który jest idealny, no i mam lancę, która... nie jest ostrze. Na całe szczęście wszystko jest średniowieczne. Niestety poza rębaczem, ale nadal prawie wszystko jest średniowieczne, więc jest good. No i tak. Zobaczmy, jak to dalej pójdzie. Na razie mogę powiedzieć, że fala 6 idzie świetnie. Następna jest 7, czyli tak, gdzie się pierwszy właśnie raz te duże kosmity będą pojawiać, niestety. W tej opcji 5 na krytyka. 5 obrażeń. Krytyka wezmę, bo jednak jest dobrym wyborem. To jest tak, miecz się pojawia. A ten moment chyba powiedziałbym w takim razie patrz. Znaczy nie patrz, tylko paparem, patrz. Dobrze mi służyłeś, ale niestety przyszła na ciebie pora. Dobra, teraz mam takie piękne rzeczy, które wezmę za chwilę. I tak. Jeśli nie mylę, chyba tam był kolejny kij. I tak to jeden kij staje się fioletowy. To jest świetną wieścią. Bo im wyższy poziom kija, tym większy procent naszego poziomu jest zamieniany na obrażenia dla niego. Z tego co widzę, nawet jeśli się wyklują z kokonów ci duzi, co nie musimy się obawiać. Mam wystarczające obrażenia, żeby się ich pozbywać, co jest dla mnie świetną wieścią. Bo to oznacza, że pancerz plus te obrażenia, które dokupię w jakieś inne sposoby, są wystarczające na razie. Albo że bronie, które mam, są aż tak w. Obie opcje są nieprawdopodobne. Nie będę tutaj starał się
zgadywać, która jest bardziej. Chociaż podejrzewam, że możliwe, że obie jakby rzeczy się łączą tutaj w to wszystko. Czyli, że mam i OP bronię i mam po prostu dużo pancerza. Dobra. Mniej wystawiam życie, więcej regeneracji. Nie jest to najlepsze. Pertal niech będzie, przelecujmy. O, pancerz. Definitywnie tak. I teraz tak, mam 200, więc tak, tak, tak. No, musisz jeszcze poczekać. O, to definitywnie. To też definitywnie. To też definitywnie. Dobra. Teraz co fale darmowe procenty obrażeń będziemy mieć, jak to wykupię. Jeszcze na fali 8, więc zdążę się trochę rozkręcić. No, muszę powiedzieć, dla mnie jest to jak najbardziej to podejście, w sensie obiecujące. Głównie dlatego, że będziemy mieć rozkręcające się same procenty obrażeń, więc nie będziemy musieli się już niczym przejmować i nawet jeśli pancerza nie będzie najwięcej, obrażenia będą rosnąć i rosnąć. Jedno, co nam zostanie, to pilnować, żeby no, za bardzo nie tracić tych procentów. Bo dopóki ich nie będziemy tracić, albo będziemy ich tracić dużo mniej niż zyskujemy, to będziemy w bardzo dobrej sytuacji. Najgorsze, na co ja chciałbym się zgodzić, to jest wyrównanie, czyli tracimy tyle, ile zyskujemy, żeby stać na równym poziomie. Ale na pewno nie chciałbym tracić więcej niż zyskuję. To już by sygnalizowało, że jest niedobrze, niebezpiecznie i tak dalej. O, nie, nie tracę pancerza. Na to się zgodzę, jak najbardziej. Więcej szybkości niech będzie w tym przypadku i teraz to. Powiedzmy, że wezmę już tego zomba. Jak będzie, że już go wezmę. Bo sam zombie jest teraz takim, można powiedzieć, trochę zabezpieczeniem na wypadek, gdybym miał za małe obrażenia. Powalnianie wrogów, nawet te kilka marnych procencików, może być tym, co mnie ocali, naprawdę, więc... Nie. Po prostu lepiej, żebym miał tego zomba ze sobą. I tak wiem, żebym się zęba, nie zomba, ale mówię tak celowo. Dla tych, którzy jeszcze nie byliby pewni. A póki co zobaczmy, jak to dalej pójdzie na fali 9 i... Po tej fali muszę zobaczyć, jak to jest z elitami i tak dalej, bo... No, za bardzo zapominam o tym, jak to się trafia i co będziemy mieć, kiedy będziemy mieć. Przez co nie umiem się dobrze przygotować. Te wszystkie rzeczy. Okej, jakaś dzika skrzynka nam się dodała. Nie będę narzekał, lubię dzikie skrzynki. Zawsze to jest darmowy przedmiot. Albo chociaż trochę materiałów jest przedmiot, który by tam miał być, jest... dziadowskim badziewiem. Jak to zwykł mówić jeden z moich wykładowców. Wezmę wężono wszelki wielki na przyszłość. I teraz tak, szczęście. W tych opcjach niech będzie trochę unika. Tak, tutaj tylko lanca na razie pasuje. Kolejny kij trójka. Wygląda to ładnie. Odku mniej unika za HP-ki. I teraz tak. Chociaż może nie będzie mądrzejsze. To wykupiłbym tutaj wszystko tak naprawdę. Trzech, zaczynając oczywiście od tego, żeby już dostać dodatkowe przedmioty. Tamte dwa blokujemy. I jak będziemy mieć po tej fali dodatkowe fundusze, to je wykupimy. Mały mięśniak jest dobrym przedmiotem, wydaje obrażenia wręcz i życie. Zacząłem z tego wszystkiego, jest najważniejsze życie, a koszt 15 zasięgu, chociaż nie najlepszy dla mnie, bo jak mówiłem, nie chciałbym zmniejszać zasięgu, a nawet jestem skłonny trochę w niego inwestować. No, to jest niewielki. Natomiast jeśli chodzi o wieżyczkę podpalającą, to jest wieżyczka. Jak mówiłem, uwielbiam wieżyczki w każdej możliwej formie, postaci i ilości, więc zawsze będę skłonny brać więcej wieżyczek. Dlatego też ciężko by było mnie chyba przekonać, żebym nie brał wieżyczki. Chociaż może są jakieś sytuacje, w których bym odmówił wieżyczkom. W sumie próbuję znaleźć taką sytuację, ciężko. No chyba, że jest jakaś sytuacja, że dajmy na to jakaś postać traci dosłownie bonusy za posiadanie struktury, to wtedy okej. 4% obrażeń za 4 inżynierii, jak najbardziej. Kolejna jest sama oferta, jak najbardziej. Szybkość za szczęście, jak najbardziej. Tak, tutaj bierzemy szybkość ponownie i... Jakie piękne rzeczy się tutaj trafiły. Tak, tak, tak. Pozorowca odpuszczę. Tutaj mogę... Węgla sobie zablokować, tutaj blokujemy to. I lecimy na falę 11, znowu zobaczymy tych głupich elit i hord. No cóż, jakoś dam radę mimo wszystko, przynajmniej mam taką nadzieję. A jeśli nie dam rady, to już nie wiem, co po prostu z tym zrobię.
Ale dobra, i tak jakoś to jest. Muszę przyznać, obawiam się, że nie wyjdzie tutaj skomponowanie dobrego zestawu broni. Zacznijmy je wszystkie, a tutaj proszę. Mimo wszystko działa. Mimo wszystko dajemy radę. Kije już na trójce, więc zawsze w ostateczności jestem w stanie zrobić kija czwórkę, jeśli trzeba będzie zrobić miejsce. Lanca na trójce, co znaczy, że jeśli jeszcze jeden trafimy, to mam czwórkę i wtedy może nawet będę skłonny im zostawić do końca. Gorzej tylko, że mamy jedynie dwa miecze. Jak już wcześniej wspominałem, miecze to jest najlepsze, co możemy sobie wymarzyć w tym podejściu. No, ewentualnie może jeszcze warto byłoby też sprawdzić, jakby było grać pod same tarcze. To nie ukrywam, brzmi zachęcająco. Aczkolwiek... aż taki może przekonany nie jestem, że to jest mądry pomysł, więc... no, nie będę się w to bawił. O, kolejny pierścień. Definitywnie trzeba będzie go wziąć. Proszę, lanca 4. Jeszcze miecz 3. No, powoli się to już układa i znowu nie zobaczyłem. Ale podejrzewam, że pierwsza będzie horda, bo jesteśmy już na 12 fali, a nie ma jeszcze niczego, więc... albo będzie horda, albo była już horda i nawet nie zauważyłem. Jakkolwiek z tych opcji nie byłoby prawdopodobne, w sensie nie byłoby prawdziwa, to i tak obie są głównie prawdopodobne. Ale dobra. Radzimy sobie nieźle. Jednak jak tak zobaczyłem, że otrzymujemy 8 punktów obrażeń, stwierdziłem, że jednak mamy za mało pancerza. A co za tym idzie, musimy go poszukać trochę w przedmiotach, w poziomach. Czymkolwiek po prostu, byle mieć więcej pancerza. Pancerz to jedna nadzieja na przetrwanie. Ale dobra. Na razie nie ma co gdybać o tym wszystkim, gadać o pancerzu. Lepiej skupić się zamiast tego na przeżyciu tu i teraz. Czyli w przyszłości jakkolwiek istotne i fajne i przydatne, tak. No nie zagwarantuję, że przetrwamy obecne starcie. Mimo wszystko się jednak udało je przetrwać, więc dobrze. Wezmę zasięg, to jest lepszy poziom. I to jest tak. I czwórka, wreszcie. Kolejny pierścień, super. I mówiłem, że potrzeba więcej pancerza. Tymczasem wykupiłem rzeczy, które totalnie pancerzem nie są. Ale na twoją obronę zakupienie pierścienia oraz miecza dawało się lepszym pomysłem, bo to już było gotowe, podane na tacy. Przez co... no... naturalny wzrost obrażeń. Sam przez się mówi, że po prostu łatwiej będzie przetrzymać nadchodzące fale. A poszukiwanie pancerza mogłoby się skończyć na tym, że stracimy wszystkie materiały i nic się nie trafi. Więc tak. Nadal uważam, że to była dobra decyzja. A teraz tak. Zostało jeszcze 20 sekund fali. Jesteśmy w dosyć dobrym zdrowiu. Więc... zobaczmy, czy drzewka da tam jakieś skrzynki. No i jak widzę, jest skrzynka. A co o tym idzie? Zysk z tej fali, mimo nieuzyskania następnego poziomu naszej ziemniaczanej jajki, to i tak jest jak najbardziej dobry. Sztandar. Oczywiście, że tak. Kajdanki zablokujemy, bo to jest dobra inwestycja. Ta zapora, czy ktoś tam zwał, jak najbardziej tak. Dobra, wezmę, niech będzie. O, to też definitywnie będzie dobrą inwestycją. To też definitywnie będzie dobrą inwestycją i lecimy. I fala 14 jest falą z elitą. To jest elita, która szarżuje i wystrzeliwuje na boki pociski, okej. Okay. No i na razie, więc jeszcze jest znośnie. Zobaczmy, co będzie za chwilę, jak dokona się ewolucja, czy też mutacja, jak Złotek zwał. Tego oponenta. Dobrze, tylko że bije 11. Zaraz muszę być wyjątkowo ostrożny. Okej. Okay. Jak na razie nie widzę, żeby cokolwiek się u niego miało zmieniać, więc jest chyba... chyba okej. Okay. Chyba tak. Może to jest jeden z takich nielicznych, którzy się nie zmieniają dosłownie przez cały czas. Ciężko byłoby mi w to uwierzyć, ale jest to... możliwe. W końcu sam pojedynczy twórca mógł zostawić jakieś swoje pierwsze koncepty niedokończone, nie uaktualnione do obecnych. Czy coś. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Ciężko mi stwierdzić. Także wzięliśmy świecę
mimo tego, że mogło się to wydawać dziwną inwestycją, to uwierzcie, świeca, zmniejszając ilość wrogów o 10%, może nam jeszcze niejednokrotnie uratować zada. Więc tak. Miejmy nadzieję, że to była dobra decyzja i zobaczymy ekran wygranej już za 5 podejść. Za 5 podejść, za 5 fal. I swoim tym peklaniem, no znowu się rozproszyłem, zapomniałem o najważniejszej rzeczy. Nadal nie wiem, kiedy czeka nas kolejne wyzwanie specjalne. Ej. A w ogóle ciekawe by było, gdyby się okazało, że wszystkie wyzwania specjalne są za nami, a ja dopiero się zorientowałem o jednym. Bo wszystkie to były hordy, tam się trafiła elita. Byłoby to naprawdę ciekawe, bo zazwyczaj kojarzę, że około 17-18 zawsze jest to ostatnie. Ale kto wie? Może naprawdę coś takiego zadziało, że wylosował się bardzo wczesne numery. Nie żeby narzekał, jeśli by tak było. Też nie żeby narzekał, jeśli tak by nie było. Ale no. O, zastrzyk, nie. Regeneracja, tak. I na 17 mamy ostatnią elitę, okej. Okay. Weźmy więc generator, to już przelosujmy. Ripostę. Miecz. Jestem skłonny wyrzucić kijka, czy robimy już miecze wyższego poziomu. Zobaczymy, ile bije Q. 77. To jest 28, 106, 91. No niestety Q, poziom drugiego, pa. Zamiast tego bierzemy czwartego miecza. Zobaczmy, stop. Definitywnie stop. Definitywnie nie topisz. I będzie dobrze. A teraz eliminujmy wrogów, póki jest ich niewielu. Wszystko dobrze, widzę, że nasze miecze są w stanie przecinać oponentów bezproblemowo. Za tym, gdzie wystarczająco dobrze dbam o ofensywę. Szkoda tylko, że nie miałem okazji defensywy wzmocnić za bardzo. Ale nie moja wina, że nie trafiały się oferty pancerza. A może i moja wina? Może gdybym więcej losował, a mniej kupował, to by się udało trafić więcej. Tak się raczej nie ma sensu tutaj gdybać z tym wszystkim. Lepiej się cieszyć tym, co mamy. Tym, jak dobrze idzie. Bo nawet jeśli się znowu gdzieś potknę o swoje własne przyciski, przegram, zlamię. I tak, oba te podejście dzisiejsze są naprawdę na wysokim poziomie. Naprawdę dobrze przeprowadzone w moim odczuciu. Oczywiście wy możecie się z tym nie zgadzać. Jeśli się nie zgadzacie, tak najbardziej oczekuję informacji o tym w komentarzu. I teraz zobaczymy. O, stop jednak nie daje pancerza. Taka szkoda. Jak wykupię. Ale no, myślałem, że daje pancerz. No ale niestety. Przylosujmy. Definitywnie gra nie chce, żebym dostał więcej pancerza. Okej, okay, kucharz. Gorzej, że teraz będzie bił więcej niż ostatnio, ale dobrze, że przynajmniej kucharz, bo kucharza umiem pokonać. Za tym gdzie dostaniemy skrzynkę za pokonanie elity. Tylko trochę się nagromadziło tutaj też w okolicy wrogów innego typu. Za tym idzie, dobrym pomysłem byłoby poeliminować ich, zanim się skupię za bardzo na kucharzu. Okej. Okay. I no niestety, przegrano. O, niestety. Tym razem mogę powiedzieć, że tutaj no... Albo ja coś źle podejmę decyzję, albo po prostu nie dało się lepiej tego rozegrać. Tak czy inaczej, no, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Bo ja mimo porażki jestem bardzo zadowolony z tego, jak nam poszło, no i na razie to tyle, więc trzymajcie się i hej, hej!